Jesteśmy w takim wieku, że są osoby, które pamiętają jakieś tam sukcesy polskiej piłki nożnej sprzed lat. Ja dzieckiem byłem. I do tego jest ciężko wrócić i ciężko będzie wrócić. I wśród tych wielu powodów jeden jest brak religijności prawdziwej. To się daje zauważyć. To są pierwsze w tej chwili taka impreza rozgrywana tam w krajach islamskich. Oni grają dla Allaha. Oni, czyli ci tam z tego Kataru, kichnąć by należało. Grają dla Allaha i widać żar. Będą inni, którzy będą grać dla pieniędzy, dla sławy. Będą inni, którzy grają, no bo są twardzi, anglosasi różni. Polak, jeżeli nie gra dla Boga, to w takich przynajmniej sportach jak tutaj, sportach walki, nie ma szans. Po prostu legnie. I widać tę słabość. Widać tę słabość. Ale by się chciało, jak się z księdzem, żeby do tych piłkarzy pójść i powiedzieć, chłopy, pieniędzy wy już pewnie macie dosyć, sława jakaś tak dalej, tu trzeba grać dla Pana Boga. Pytanie, jak grać dla Pana Boga, jeżeli od 50 lat mamy fałszywą religię. Więc tak bym tu powiedział, że to na polskich piłkarzach widać. Jak widać na polskich piłkarzach, to widać też pewnie na wielu nas, w nas, że brakuje żaru, który jest jako owoc świadomości, że jest się cząstką Kościoła walczącego, bo posoborowie czyni z nas wszystkich taką społeczność ludzi ugodowych, ludzi tego świata, ludzi kompromisu ze złem.